Grobowa cisza panuje na budowie wrzesińskiego szpitala. Konflikt inwestora z wykonawcą, czyli szpitalnej spółki z grupą Klimatik, spowodował, że prace stanęły w miejscu. Inwestycja ma już prawie 2-letnie opóźnienie. W tej chwili trwa inwentaryzacja majątku, a sprawę bada prokuratura. We wtorek 12 listopada, aby wyrazić zaniepokojenie takim stanem rzeczy, do Wrześni przyjechali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Radnemu powiatowemu Przemysławowi Hirschfeldowi towarzyszyli radny województwa wielkopolskiego Błażej Spychalski oraz poseł Witold Czarnecki. Działacze PiSu wyraźnie wskazali winnych szpitalnego zamieszania. Jestem w stanie tutaj powiedzieć jasno, kto jest za to odpowiedzialny. Za to są odpowiedzialne osoby decyzyjne. W tej kwestii osobami decyzyjnymi po pierwsze był zarząd szpitala, po drugie rada nadzorcza szpitala, no i trzeci no to jest zarząd szpitala. Tak bym to określił. Zarząd powiatu. Zarząd powiatu, przepraszam, tak. Politycy zwrócili także uwagę na fatalną komunikację pomiędzy radnymi a zarządem powiatu, gdy idzie o szpital. Ta komunikacja pomiędzy właśnie zarządem szpitala, czy w ogóle, no może zarząd szpitala aż nie jest w 100% zobowiązany do tego, żeby te informacje udzielać, ale między zarządem powiatu, tak, a radnymi jest po prostu tragiczna. Radni nie mają tak naprawdę informacji o tym, jaka jest sytuacja w szpitalu we Wrześniu. To jest absolutnie skandaliczne, niedopuszczalne i tak na pewno nie powinno być. Błażej Spychalski poinformował o swoich interpelacjach do marszałka województwa w sprawie unijnego dofinansowania na rozbudowę szpitala. Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź na moją ostatnią interpelację, w której dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Unijnych nie wyklucza, że dofinansowanie może być utracone. Z kolei Witold Czarnecki stwierdził, że przekształcenie wrzesińskiego szpitala w spółkę prawa handlowego może wypaczyć działalność całej placówki. Szpital jest zobowiązany do świadczenia usług zdrowotnych, do ratowania życia i zdrowia, natomiast spółka prawa handlowego z natury rzeczy musi wypełniać postanowienia kodeksu spółek handlowych, czyli musi generować zyski. Ta sytuacja nas niepokoi. Dla nas jednak rzeczą najwyższą, najważniejszą jest zdrowie i życie pacjentów, a nie generowanie przez spółkę zysku. Poseł, pewny zwycięstwa swojej partii w najbliższych wyborach, zapowiedział zmiany w całej służbie zdrowia. My stworzymy, tak już piszemy w programie, całą sieć szpitali publicznych. Ten by się już w tej sieci nie mieścił, jako że jest spółką handlową. Nie da się pogodzić tych interesów. To są rażąco sprzeczne interesy. Interes spółki i interes pacjentów. Czy zdaniem działaczy PiSu zadłużony szpital ma w ogóle szansę przetrwania? Właśnie to jest w tej chwili tutaj najważniejsza jak gdyby rola wszystkich, żeby utrzymać tą spółkę. Nie wiem, zadawałem też czasami pytania, co dalej, jeżeli po prostu płynność finansowa zostanie zakłócona. Co dalej, jakie dalej będą scenariusze, no ale to tylko możemy w tej chwili na ten temat spekulować. Dla mieszkańców powiatu najważniejsze w tej chwili jest to, aby ten szpital, czyli ta rozbudowa została dokończona. Politycy póki co opuszczają szpital, ale obiecali pilnować tematu.